Cześć, witamy serdecznie w krakowskim magazynie ligowym. Jako tako nie ma tych najważniejszych, powiedzmy, kolejek i lig, czyli Ekstraklasy i pierwszej ligi, ale cały czas coś się dzieje, mamy aktywną drugą ligę, trzecią ligę. Parę słów też powiemy o naszych Krakusach, reprezentantach Polski, jeśli chodzi o młodzieżówki i też inne kraje. Dzisiaj jesteśmy w składzie następującym. Julian Dulemba. Witam serdecznie. Krzysiu Pulak. Cześć. I Władysław Żurzelski. Dzień dobry. Ja nazywam się Bartek Marcinkowski i zaczynamy krakowski magazyn ligowy. Dzisiaj z nami jest gość specjalny właśnie Krzysztof Pulak, dziennikarz Faktu Sport, także dzięki Krzysiu, że z nami jesteś. Dobrze, no to nic, przedstawimy najważniejsze te wszystkie spotkania, które teraz były łącznie właśnie ze sparingami. Także mieliśmy Krakowie Zagłębiem Sosnowiec wynik 3-1, Puszcza Resowia 1-1, Wisła Kraków GKS Tychy 0-2, Stal Stalowa Wola Chudnik 1-2, Garbarnia Czarni Płoniec 0-0 i Podlasie Biała Podlaska Wieczysta 3-2 dla Podlasia. Dobrze, czyli mamy, można powiedzieć, połowę wyników sparingowych, połowę ligi. To zaczniemy sobie tak jak zawsze od Krakowi. No i tutaj mamy w Krakowi 3-1 z Zagłębiem Sosnowiec. Julian, jak oceniasz ten sparing i tutaj jakieś wyróżniające się postacie? Jeśli chodzi o sparing, można powiedzieć taka dodatkowa jednostka treningowa w okresie tego, można powiedzieć, tego przymusowego zwolnienia w związku z przerwą reprezentacyjną. Na pewno na plus debiut Kamila Glika i Andreasa Skowgorda, który to miał szansę też się zaprezentować w tym meczu po raz pierwszy w barwach Krakowi. Jeśli taką postać należy wyróżnić, to myślę, że fajnie można zacząć od Kamila Ogorzałego. Taki wielki powrót, zawodnik, który w poprzednim sezonie w ogóle nie grał w Ekstraklasie, w tym sezonie również jak dotąd, natomiast wysłał taki sygnał trenerowi Jackowi Zielińskiemu, że jest, zwłaszcza po odejściu Filipa Balaja, trochę tego miejsca się w ataku zwolni, więc może jakieś minuty dostanie. Sam zresztą mówił w wywiadzie pomeczowym, że cieszy się, że dostał te minuty, bo tego po prostu brakowało. Teraz nie ma gdzie grać, nie ma rezerw w trzeciej lidze, stąd na pewno te minuty dla niego i te dwie bramki, to pierwsze trafienie pięknej urody, myślę, że pomogą. Co do Kamila Glika, fajnie, że złapał te minuty. Zobaczymy, jak będzie wyglądał z dnia na dzień w treningu, w kolejnych dniach, tygodniach i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno sparing z taką drużyną z pierwszej ligi, która też pewnie chce coś jeszcze przećwiczyć. Tam też doszło do zmiany trenera, Artur Derbin, nowym trenerem Zagłębia. Ciężko powiedzieć, jak był to mocny rywal. Też kilku piłkarzy nie grało, więc dostało też sporo piłkarzy szansę, którzy na co dzień w tej Ekstraklasie nie grają. Dokładnie. No temat Ogorzałego. Krzysztof, jak myślisz, czy tutaj ten Ogorzały przyda się Jackowi Zielińskiemu, czy właśnie on może będzie w tej kadrze na Widzew? I co sądzisz, można powiedzieć też o takim trochę powrocie? Bo dla mnie na przykład było zaskoczenie mimo wszystko, że on wyszedł od tych pierwszych minut. No tak jak wspominaliśmy jeszcze poza anteną, jak widać na stronie Ekstraklasy Kamil Ogorzały się pojawił. Myślę, że to jest dość znamienne. Skoro Kamil zagrał tak dobry mecz, to myślę, że jest jak najbardziej brany pod uwagę. Patrząc też, mówiąc krótko, na to, jak się zaprezentował, ale też w jak newralgicznym miejscu na boisku. Bo nie ukrywajmy, na tej pozycji Jacek Zieliński przyjmie potencjalne wzmocnienie z ogromną radością, szczególnie, że Krakowia często w końcówce miewała problemy z tym, żeby łapać tych rywali w bocznych strefach boiska, więc kolejna jakaś alternatywa mocna na pewno będzie czymś super, czymś takim zapewniającym odpowiednią jakość na tym boku. Pytanie, czy Kamil jest na to gotowy, to jest kompletnie inna kwestia, bo jak wiemy, w poprzednim sezonie nie zobaczyliśmy go w pierwszym zespole i wydaje mi się, że co innego sparing, a co innego liga. Dokładnie, no zobaczymy. No pewnie jak coś, no to pierwsze jakieś tam 5-10 minut może dostać, na takim dystansie się może sprawdzić. Tak, jesteś jeszcze przy głosie, zapytam cię tutaj o Kamila Glika, bo nie byłeś u nas wcześniej w studiu, i o Skowgarda. Co sądzisz o tych ruchach na bazie też sparingu? No i pytanie właśnie, czy oni już będą na Widzewie, znaczy w kadrze na pewno, pytanie, czy właśnie wyjdą w podstawowym składzie, który z nich na przykład? Jeśli chodzi o podstawowy skład, to myślę, że o ile Krakowie w linii defensywnej ominął jakieś problemy zdrowotne, tak, powiedziałbym, że nie szykowałbym się na wielkie roszady, chyba że Hoskonen wróci ze zgrupowania zmęczony, poturbowany.
Nie wiemy, jaki jest jego status aktualnie, więc gdzieś tutaj bym szukał ewentualnie opcji do zamiany. No właśnie, Władysław, jak sądzisz tutaj, czy Glik zawita od pierwszych minut, czy jeszcze będzie ławka rezerwowych? No też właśnie nie wiadomo faktycznie, w jakiej on jest takiej dyspozycji fizycznej. No mieliśmy ten sparring, ale no, pytanie, czy on to pokazał. Właśnie, czy on był, ten sparring też nie jest na takiej wyższej intensywności? Krzysiu, dodajesz. Chciałem jeszcze właśnie dodać, a propos tego twojego wcześniejszego pytania, na ile Glik i Skogar cię przydadzą. No według mnie Glik jest obrońcą w największym stopniu dopasowanym do Krakowi w Ekstraklasie, jeśli chodzi o styl gry. Więc niska obrona u Jacka Sińskiego dobrze funkcjonuje. To jest styl często stosowany przez niego, więc jak najbardziej uważam, że Kamil się odnajdzie w tej taktyce Krakowi. Natomiast Skowgard jest jeszcze trochę bardziej zagadką. Patrzę na niego trochę jak na Hoskonena, gdy przychodził. On może potrzebować trochę więcej czasu też na zrozumienie specyfiki ligi i tak dalej. Myślę, że nawet Benjamin Chalmers by powiedział podobne rzeczy w tym temacie. Dokładnie. Wydaje mi się, że akurat Skowgard to jest zawodnik, który musi trochę się przyzwyczaić do polskiej ligi, jak już powiedział mój przedmówca. To jest też kwestia ze strony mentalnej, bo pamiętamy, w jakim zespole grał Skowgard w lidze norweskiej, Stabæk, który od końca maja nie wygrał żadnego meczu, ma teraz serię 6 porażek rzędu i walczy o utrzymanie, jest na przedostatnim miejscu w lidze, więc jak to wygląda ze strony psychologicznej przede wszystkim w kontekście Skowgarda, to też jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o Kamila Glika, to na pewno to jest zawodnik, który może być wzmocnieniem dla pasów, natomiast w jakiej dyspozycji on obecnie przebywa po tym, jak nie trenował przez dłuższy okres czasu i od kilku miesięcy nie zagrał żadnego meczu. Dokładnie. Julian, ty byłeś na przepięknym meczu Polska Wyspy Owcze. Miałeś potem przyjemność spotkać się z kierownikiem. Krzysztof też był i oficjalnie wicedyrektorem sportowym Krakowi. No i może tutaj przedstawisz na antenie właśnie, co tam ciekawego pan Filip powiedział, no i właśnie też odnośnie Skowgarda, bo też chyba się coś udało dowiedzieć. To była zupełnie przypadkowa rozmowa, na wstępie zaznaczę, ale troszkę rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Krakowi, zwłaszcza podpytałem w kontekście tego Andreasa Skowgarda, bo to była postać, o której wiemy najmniej z tych dwóch transferów, a pewnie chcielibyśmy wiedzieć najwięcej, no bo o Kamilu Gliku, jego stylu, jego doświadczeniu wiemy naprawdę dużo. Opinia jest naprawdę dobra, patrząc na te pierwsze treningi, fajnie podobno wprowadził się w zespół, ta współpraca wygląda całkiem dobrze. Jeśli chodzi o Kamila Glika, no to kwestia tego dojścia do formy, do tej optymalnej dyspozycji jest tutaj kluczem, natomiast co do Skowgarda, opinie były dobre, przynajmniej ze strony dyrektora. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, bo też podpytałem o tych zawodników, którzy gdzieś tam wcześniej balansowali pomiędzy tą pierwszą a drugą drużyną, z racji tego, że nie ma rezerw, no to zostają właśnie takie mecze, to chwalony był Patryk Załucha, że dobrze wygląda i to jest alternatywa dla Pawła Jaroszyńskiego, stąd też nie zdecydowano się między innymi na poniekąd ten ruch z Antonim Lopezem, który CV miał dobre, ale brakowało po prostu tej jakości w tym momencie. I postawiono na Załuchę jako taką alternatywę. On grał zresztą w tym meczu sparingowym z Sosnowcem. Jaroszyński strzelił bramkę, więc też pokazał się z dobrej strony. Ale co do Skowgarda, opinie były dobre. Opinie były dobre i tutaj z tego, co słyszałem, współpraca z Kubą Myszorem dobrze się układa. Miejmy nadzieję, że Myszor po tej przerwie reprezentacyjnej do lat 21 też wróci i będzie już tych minut coraz więcej dostawał. Dokładnie. Krzysztof, jeszcze ciebie podpytam właśnie o ten aspekt z rezerwami, bo teraz rezerw nie ma. No powiedzmy, że Jacek Zieliński ma teraz taką szerszą kadrę, więcej chłopaków do dyspozycji. Są niby te sparingi, ale też wiadomo, że ciężko gdzieś tam je wplec w trakcie sezonu. No właśnie jak teraz są takie okazje. No ale na przykład mamy takiego Bartka Kolca, właśnie taki Kamil Ogorzały, inne nazwiska. Mówiło się też o jakichś wypożyczeniach, ale no w sumie ruchów nie ma. No i właśnie co o tym sądzisz? Czy jednak takie wypożyczenia nie byłyby troszeczkę jednak też właśnie lepsze, żeby gdzieś tam w pierwszej, drugiej lidze tacy chłopcy się mogli ograć? Myślę, że mówiąc krótko, Krakowia zagrała trochę wabank w tym temacie z likwidacją rezerw. To było rozwiązanie z perspektywy profesora Filipiaka konieczne, niekoniecznie dobre sportowo. Natomiast rzeczywiście na przykład wspomniany przez ciebie Załucha, no to jest zawodnik, który na dłużej zniknął z radarów. Tak. Wcześniej, zdecydowanie.
i jego powrót pokazuje, że rzeczywiście być może w tej kadrze Krakowi Głębokiej były pewne rezerwy do tego, żeby wykorzystać to po prostu w grze o w miarę wysokie miejsce w Ekstraklasie. No ja jeszcze tutaj właśnie też podpytałem o kwestię rezerw, jak tutaj dyrektor Filip Trubalski ocenia ten ruch. Na ten moment mówi, że jest zadowolony bardziej niż przed samą decyzją. To znaczy mówi, że no było to konieczne, to wiadomo, wiedzieliśmy o tym od początku, natomiast fakt faktem pytanie, ilu tych piłkarzy znowu byłoby do dyspozycji w rezerwach, bo też mówimy jednak o trzeciej lidze, czyli o grupie naprawdę no makroregionalnej. Spore wyjazdy, ta kadra też musi być szeroka, więc być może to nie był taki zły ruch, patrząc, że większość tych piłkarzy jednak nawet na poziomie trzeciej ligi nie gra, bo tak jak właśnie rozmawiałem z nim, część tych piłkarzy powędrowała na przykład do czwartej ligi, to znaczy, że nawet na tym poziomie trzeciej ligi by teoretycznie nie dojeżdżali, co dopiero mówić tutaj o Ekstraklasie, no bo umówmy się, też te rezerwy są bezpośrednim zapleczem pierwszego zespołu, one też chyba nie powinny funkcjonować jako oddzielne ciało, tylko być taką właśnie rezerwą, jak sama nazwa wskazuje, więc może ten ruch był, wiadomo, konieczny, ale może też nie wyjdzie na złe, tak? Natomiast no, Bartek Kolec, rocznik 2004, skończył grę w CLJ-ce i szkoda, że nie łapie tych minut. Na przykład gdzieś druga liga, ja byłbym zwolennikiem takich ruchów. No zobaczymy właśnie, no też tam mamy z 2004 jeszcze Oskara Wójcika i... Olivier Chyla jeszcze. Olivier Chyla, ale ostatnio nawet się znalazł właśnie, on się najczęściej znajduje w tej kadrze meczowej po prostu, nie? Więc taka sytuacja. No jeszcze też Szymon Doba się z fajnej strony pokazał w sparingu, to chyba rocznik 2005, o ile się nie mylę, więc on jeszcze gra właśnie w CLJ-ce. No też ta CLJ-ka z jednej strony jest, no ostatnio na przykład w kadrze był Filip Rózga i Kasper Śmiglewski, oni by mogli spokojnie grać w CLJ-ce na przykład na wyjazd do Grodziska, oni byli w pierwszym zespole, no tam Krakowia przegrała, no i automatycznie ta CLJ-ka, która miała być mocna, bo takie było postanowienie, nie ma rezerw, ale mamy mocną CLJ-kę i pierwszy zespół. No i ta CLJ-ka jest, nie jest na tyle mocna jeszcze na, jaka tak bardzo mocna, jaka ma być, no bo też powiedzmy, że ci najlepsi po prostu są w pierwszym składzie, no i tak to wygląda. Władysław, ciebie podpytam, teraz Krakowia wyjeżdża do Łodzi i jak tam przewidujesz odnośnie Widzewa? Tak samo jak mówiliśmy tydzień temu, że to będzie bardzo trudny wyjazd na bardzo trudny, gorący teren. Wszyscy wiemy, jak ciężko grać na stadionie Widzewa i na pewno piłkarze Krakowi pamiętają ten wyjazd z ubiegłego sezonu. Przegrali tam 2-0, więc to nie będzie łatwy spacer w niedzielne popołudnie, tylko bardzo ciężki mecz, bardzo wymagający rywal, który no powoli się ogarnia, że musi walczyć o utrzymanie i tak niestety jest w przypadku Widzewa. A jeśli chodzi o ogólnie drużynę z Łodzi, to widzimy, że nowy trener, więc na pewno być może coś nowego zobaczymy i może to będzie takie świeże powietrze dla Widzewa i już kolejne tygodnie będą lepsze od tych poprzednich. No właśnie, Krzysztof, jak tutaj myślisz scenariusz tego meczu? Widzew bardziej siądzie na Krakowie, Krakowia będzie czyhać na rywala, no i właśnie Daniel Myśliwiec teraz, czy i jaki ma pomysł na ten zespół? Ja myślę, że tutaj Jacek Zieliński ma bardzo duży orzech do zgryzienia, bo Krakowia, zwłaszcza w poprzednim sezonie, lubiła grać w futbol reaktywny, bardziej dostosowany do rywala i wyczekujący, nie bojący się na przykład atakować szybko, ale też pozycyjnie. To różnie wychodziło, bądźmy szczerzy, ale rzeczywiście teraz ma dosyć duży orzech do zgryzienia, no bo zobaczy kompletnie nowy zespół i będzie musiał reagować na bieżąco. Jestem bardzo ciekawy, jak z tego wybrnie. Wydaje mi się, że czeka nas mecz, znając trenera Myśliwca, który odbędzie się głównie w środkowej strefie boiska, więc na przykład ogromną rolę tutaj będą mieli piłkarze drugiej linii. No właśnie, teraz pytanie, czy Oshima nie zdobędzie następnej żółtej kartki, wtedy już jest wyautowany na następne spotkanie. Tak, to prawda, tak u to zagrożone, natomiast no, warto tutaj wspomnieć, że Daniel Myśliwiec był asystentem u Jacka Zielińskiego, więc pytanie, czy to nie lepiej właśnie Daniel Myśliwiec zna Jacka Zielińskiego. Wiadomo, Michał Rakoczy też jest spokrewniony z Danielem Myśliwcem. Oczywiście to są takie dywagacje, że to raczej wpływu mieć nie będzie, aczkolwiek to, że Daniel Myśliwiec był kiedyś w sztabie Jacka Zielińskiego, może mieć jak najbardziej jakiś wpływ. Natomiast no, myślę, że najlepszy materiał do analizy no, to będzie właśnie połączenie dotychczasowych meczy Widzewa z dotychczasową grą w poprzednim sezonie
Stali Rzeszów. I być może na bazie tego uda się dokonać jakiejś analizy, ale na pewno nie będzie to łatwe zadanie dla sztabu Krakowi, żeby dokonać takiej trafnej analizy, co może Widzew zaprezentować. Widzew, zdaje się, też miał mecz sparingowy z Niczem Pruszków. No to jest jedyny chyba materiał, jeśli był to sparing dostępny, bo szczerze mówiąc nie śledziłem, jaki może być pod wodzą już trenera Myśliwca w Widzewie. Ja bym się zastanowił, czy Michał Rakoczy miał czas odebrać telefon na zgrupowaniu reprezentacji tak, najpierw. Po tylu pochwałach za dwa trafienia i asystę może być ciężko, natomiast no zobaczymy. Na pewno ciekawy pojedynek, bo myślę, że Widzew pod wodzą trenera Myśliwca to może być naprawdę coś nowego w Ekstraklasie. Podobnie jak Widzew rok temu, kiedy awansował z Januszem Niedźwiedziem, też był jakby powiewem świeżości w tej naszej ligowej rzeczywistości. No właśnie, to jeszcze jeden wątek. Michał Rakoczy, teraz jak my rozmawiamy, to oni grają mecz o 18, jeszcze właśnie dzisiaj jest rozgrywany do eliminacji Euro. No i pytanie, Władysław, czy on w ogóle faktycznie zagra w niedzielę? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo mało czasu na regenerację, mało czasu na to, żeby się pozbierać, ale no pamiętamy, że liga rusza już w piątek, więc niedziela to ogólnie dobry termin na to, żeby powrócić do ligowej rzeczywistości, zagrać ten mecz z Widzewem. No mogło być różniej, mogło być inaczej, także mecz mógł być ustawiony na piątek czy sobotę. No, jako że niedziela, to chyba i tak to jest w miarę dobry termin. Zobaczymy, jak tam jeszcze będzie się czuć po tym zgrupowaniu i inni jeszcze zawodnicy, czy to z Finlandii, czy z Macedonii. Dobrze, to lecimy do Puszczy. Jeszcze parę zdań o Puszczy. Puszcza grała sparing z Resowią. Wynik 1-1 był tam, podpatrzyłem. To był ogólnie zamknięty sparing, ale można było sobie ujrzeć tam składy. No to jeden był zawodnik testowany właśnie w ekipie Tomasza Tułacza. Nie wiadomo, kto to był. No ale tak to w sumie był każdy zmieniany. Kuba Stet zagrał całe spotkanie, pełne 90 minut, teraz nie został powołany właśnie do kadr młodzieżowych, więc dobrze, że miał tutaj okazję się, no powiedzmy, mam nadzieję, że spisać. No i teraz właśnie, Krzysztof, pytanie, jakby tutaj Puszcza ze Śląskiem Wrocław, można powiedzieć taką pozytywną niespodzianką w tym sezonie jest Śląsk do tej pory. Jak tutaj przewidujesz wynik właśnie i przebieg ewentualnie tego spotkania? Spotkanie Tomasza Tułacza z Jackiem Magierą. No właśnie ostatnio tak rozmawialiśmy z Piotrkiem Rzepeckim na ten temat, że wbrew pozorom to może być jedno z najciekawszych spotkań w tej kolejce, bo jestem właśnie bardzo ciekawy tego, jak Śląsk, który w ostatnich tygodniach ma dużo polotów w ofensywie, który nie zatrzymuje się wtedy, gdy coś nie wychodzi, spróbuje pokonać Puszczę, która umie grać w futbol, gdy jest zepchnięta do tyłu. Jestem właśnie bardzo ciekawy, co nas w tym kontekście czeka. Uważam, że przed nami na pewno bardzo fajny taktyczny pojedynek. Jestem też ciekawy, czy przypadkiem trener Tułacz nie będzie tutaj próbował zagrać wabank na dwóch napastników. Mam na myśli to, że rzeczywiście po to, żeby rozbić obronę Śląska i w ten sposób stworzyć miejsce do ataków. Wydaje mi się, że tutaj też, patrząc na to, co się wokół dzieje, wokół zespołu, jest to jak najbardziej możliwa opcja. No właśnie, bo nie wiem też, jak tam sytuacja medyczna, można powiedzieć, w Puszczy. Czy Kamil Zapolnik już jest wyleczony, czy grał? Chyba jeszcze nie. Chyba nie i z tego, co ta rozmowa z Tomaszem Tułaczem miała miejsce, taka konferencja, no to mówił, że Kidrić i Zapolnik to jest nawet 2-3 tygodnie przerwy. A, czyli Kidrić też. Tak, Kidrić też. I Kidricia chyba nie było w meczu z Rakowem na Murawie, więc tu chyba jest jakaś poważniejsza sprawa. No pytanie, jak Jordan Majchrzak, który grał przecież w meczach do lat 20, będzie się prezentował. No ale to jest możliwe rozwiązanie, o którym mówiłeś, czyli właśnie Meszanowicz pewnie z Majchrzakiem, bo teraz taka dwójka chyba wchodzi w grę. No chyba, że jednak któryś z tych piłkarzy dojdzie do siebie. Życzymy powrotu do zdrowia tym kontuzjowanym zawodnikom. Na pewno Tomasz Tułacz musi poszukać takiego awaryjnego rozwiązania w tej sytuacji. Przed meczem z bardzo dobrym rywalem, rywalem, który się odnalazł w czołówce Ekstraklasy po tych pierwszych kolejkach. Na pewno to będzie ciekawe spotkanie, tylko dodam, że w tym meczu z Resowią w towarzyskim czterech zawodników zagrało całe 90 minut. Michał Koł, Jakub Stec, Jakub Bartosz i Hubert Tomalski. Dokładnie, właśnie sobie też włączyłem, żeby zobaczyć, kto tam był na rezerwie, ale też chyba nie było. Kidricza nie było.
Chciałem zobaczyć, czy jest Konrad Stępień, ale chyba właśnie też. Właśnie Konrada Stępnia też chyba zabrakło po tym meczu z ŁKS-em, bo nie kojarzę, by grał w meczu z Rakowem, więc faktycznie tutaj może jakaś też absencja spowodowana zdrowiem. I właśnie dlatego patrzę na tą taktykę z dwoma napastnikami jako takie zaskoczenie rywala, taką metodę, bo tak naprawdę no nie wierzę, że trener Jacek Magiera, który jest tak doskonałym strategiem, nie wie, jaka jest sytuacja Puszczy i myślę, że zdaje sobie z tego sprawę, jak wąska jest ławka obecnie, zwłaszcza w tych formacjach ofensywnych, więc właśnie dlatego zastanawiam się, czy tutaj trener Tułacz nie będzie chciał zaskoczyć. No zobaczymy. Faktycznie, czyli Kidrycz jest wyautowany, można powiedzieć, razem z Zapolnikiem, no i mamy jeszcze do tego Konrada Stępnia. Na to wychodzi. Ale tak, Konrad Stępień ostatnio też właśnie nie był w składzie, dlatego tak się zastanawialiśmy i tak samo nie było Kamila Zapolnika, tak. Teraz jeszcze dochodzi do tego Rok Kidrycz, więc faktycznie no zobaczymy. Władysław, jakie są twoje tutaj przeczucia jeszcze co do tego meczu i właśnie co do bramkarza Puszczy? No co do bramkarza, to ciekawa sytuacja jest, bo w pierwszej połowie meczu sparingowego z Resowią zagrał Wróblewski, w drugiej połowie Piechota. Oliver Zych obecnie przebywa na zgrupowanie kadry, więc nie mógł zagrać w spotkaniu towarzyskim z Resowią Rzeszów. No i zobaczymy, jak to będzie w piątek, na kogo postawi, postawi Tomasz Tułacz. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo jest kilku bramkarzy, którzy mogą pomóc Puszczy w tej również awaryjnej sytuacji, tak samo jak z napastnikami, bo na początku sezonu trochę inne założenia miał na pewno Tomasz Tułacz jeszcze kilka tygodni temu. Jeśli chodzi o ten mecz ze Śląskiem, to na pewno będzie bardzo ciekawe spotkanie. Pamiętamy, że Puszcza na własnym boisku na stadionie Krakowi w trzech meczach żadnego razu nie przegrała, pozostaje niepokonana i zdobyła 7 punktów, co jest bardzo ważne, chociaż na pewno w obecnej chwili największym problemem Puszczy pozostaje gra na wyjazdach, bo żadnego punktu tam drużyna Tomasza Tułacza nie zdobyła, a gdzie zdobywać te ważne, bardzo ważne punkty dla Puszczy, jak nie w meczach domowych, więc na pewno nawet spotkanie ze Śląskiem nie powinno być jakimś wielkim problemem w poszukiwaniu punktów dla Puszczy. Dokładnie, ja nieraz tak sobie analizuję właśnie te składy też z sparingów i potem na przełożeniu na mecz, no i tak patrzę właśnie, kto zagrał całe spotkanie. Zagrał Tomalski, on raczej w ogóle nie gra. Zagrał całe spotkanie Stec, no on też raczej rzadko, tam miał debiut z Jagiellonią, o ile dobrze kojarzę. No i był jeszcze tak, Jakub Bartosz zagrał całe spotkanie i jeszcze zagrał całe spotkanie Michał Koj. Michał Koj ostatnio grał w tym meczu na pewno z ŁKS-em i z Rakowem w pierwszej jedenastce. Tomalski też był w kadrze i grał z Rakowem, ale pozostali faktycznie grają mało. Bartosz też jeszcze gra. No Tomalski ostatnio faktycznie wszedł dość wcześnie, jak na tak. Niego można powiedzieć z Rakowem. No i trochę też zawinił, bo tam faulował, zdaje się, Berggrena w tej sytuacji, kiedy ta bramka nie została uznana Meszanowicza potem. No, ale wtedy było przy odbiorze, więc nie można tak, powiedzieć, tak, jakby tego nie sfaulował. Tak, oczywiście, faul w ataku taki trochę, wiadomo, trochę ciężkie. No zobaczymy, możliwe, że Koi właśnie teraz, chyba że Pięczek wyjdzie na lewej obronie na przykład i coś tu innego przygotuje. Zniknął trochę w ostatnich spotkaniach Marcel Pięczek. Tak, znaczy on tak raz jest wystawiony od początku, raz nie, albo wchodzi od drugiej połowy. Dobrze, nic, zobaczymy. Puszcza gra o 18 w piątek przy Kałuży, a wcześniej Krakowia oczywiście z Widzewem w Łodzi o godzinie 15. No i teraz mamy Wisłę Kraków, to od razu mówimy, że Wisła Kraków gra o 12.40 z Chrobrym Głogów w niedzielę. W sobotę o 17.30. W sobotę o 18.30. Właśnie. To mi się pomyliło, ale aha, dobra, bo był ustalany nowy terminarz tam do przodu i jakiś tam następny mecz jest o 12.40. Wisła Płock 1 października. Dokładnie, dobra. O 12.40 z Wisłą Płock 1 października gra Wisła Kraków. Dokładnie. Władysław, jak tam po sparingu odczucia i jakieś przemyślenia? Na pewno można czuć spory niedosyt, nawet trochę rozczarowanie po takim spotkaniu. Były eksperymenty w wykonaniu Radosława Sobolewskiego. Zobaczyliśmy Dawida Szota na pozycji środkowego obrońcy. Czy to również, co jest osobiście dla mnie zaskoczeniem, Sobczak i Rodado w wyjściowej jedenastce. Tu
Roda dopełnił taką funkcję, ja bym powiedział, Luisa Fernandesa z poprzedniego sezonu, czyli grał trochę pod napastnikiem, trochę głębiej. No i spotkanie, sparing jak sparing, Wisła przegrała po straconej bramce, po stałym fragmencie gry, co wciąż jest problemem Białogwiazdy i no niestety tak to wygląda. Również trzeba powiedzieć, że Enis Fazlagić pojawił się w drugiej połowie. Gra na pozycji lewego obrońcy, co było dosyć dziwne i no nie wyglądało to dobrze. Trzeba do tego się przyznać. Widać, że trochę ten zawodnik był taki nieogarnięty, nie wiedział do końca, co musi robić na tej pozycji, bo nigdy nie grał na pozycji lewego obrońcy, z tego co kojarzę. Więc no, sparing z dobrą drużyną z czołówki pierwszej ligi, a jednak kolejna porażka z GKS-em Tychy po tym, jak Wisła przegrała w lidze w sierpniu. Krzysztof, przemyślenia twoje. W ogóle możesz też powiedzieć coś więcej o Wiśle, bo jeszcze nie byłeś w tym studiu, a my żeśmy dużo rozmawiali do tej pory, czy fast start, czy kryzys to był, czy już jest dobrze po tych dwóch ostatnich meczach. No i odnośnie tam warysów sparingu. Ja bym powiedział, że rzeczywiście to było poszukiwanie nowych rozwiązań. Nie wiem, jak do końca ocenić to wejście Enisa Fazlagicia, bo jest to taki eksperyment pozornie nielogiczny, ale z drugiej strony zaczepiłeś wcześniej o temat Dawida Szota. I w sumie z Dawidem Szotem na prawej obronie to się kiedyś też tak podobnie zaczęło. Bo Dawid Szot w juniorach grał na pozycji defensywnego pomocnika i środkowego obrońcy, a pewnego dnia trener Skowronek magicznie uznał, że będzie grał na prawej obronie i tak zostało. I zastanawiam się, czy tak naprawdę trener Sobolewski nie liczy na powtórkę z Magic Touchu i po prostu znalezienie miejsca dla Fazlagicia w tym kontekście. Czy to jest dobre rozwiązanie? Raczej nie. Przynajmniej na ten moment. No, jak wiemy, na lewej obronie Wisła ma kim grać. Pytanie też, jak będzie wyglądał w grze w pierwszej lidze duet Sobczak-Rodado, bo myślę, że Wisła potrzebuje gry na dwóch napastników, natomiast nie jestem pewien tego, czy ci napastnicy aż tak się różnią w specyfice gry, żeby się wzajemnie uzupełniać na tym boisku. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. No tak, no powiedzmy, że jakby grały takie dwa typowe szpice, no to też nie za bardzo, a jak na przykład dwóch takich, no Sobczaków i Rodado, no to też powiedzmy, że oni... No oni mają podobną w sumie charakterystykę gry. Oni nawet są podobni z wzrostem, z tego co kojarzę. Znaczy, Basobczak jest troszeczkę wyższy, ale może niekoniecznie jakoś bardzo. Więc no jestem ciekaw. No oni też, może by taki by się przydał Rodado i jakaś taka typowa dziewiątka na przykład. No to wtedy by to miało faktycznie, tak jak mówisz, sens. Teraz nie wiem. Nie wiem też, no w sumie tak naprawdę Wisła, jeśli chodzi o stricte napastników, to chyba nie ma zbyt wielu takich typowych, ofensywnych graczy. Nawet ostatnio tutaj żeśmy rozmawiali, że jak patrzyliśmy na ławkę, no to był tylko Sobczak, a najbardziej potem ofensywnym był chyba Goguł. Nawet nie było żadnych skrzydłowych w jakimś meczu ostatnim. Tak też a propos tego startu Wisły, bo mnie zapytałeś wcześniej. Akurat miałem przyjemność teraz rozmawiać z Markiem Montyką, który Wisła obserwuje regularnie i rzeczywiście widzi, co się dzieje na boisku. No i tutaj mnie troszkę zaskoczył tym, jak bardzo stał za trenerem Sobolewskim, mówiąc, że trzeba dać mu czas, że jeśli dokonywać zmiany trenera, to w przerwie pomiędzy rundami lub po sezonie. Natomiast powiedział też według mnie ważną rzecz, że jeśli trener czuje nad głową gilotynę cały czas, co mecz, czy nie zostanie akurat zwolniony, to będzie też inaczej reagował. I wydaje mi się, że jeśli Jarosław Królewski zapewni spokój Radosławowi Sobolewskiemu, to tutaj może się pojawić kilka pomysłów, które naprawdę wyjdzie. Wiemy, że trener Sobolewski no, nie dał dużo zespołowi jako szkoleniowiec w tej końcowej fazie sezonu, albo inaczej, nie zareagował odpowiednio na to, co się działo na boisku, czy to w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, czy w pamiętnym barażu z Puszczą. Natomiast rzeczywiście widać, że w Wiśle wciąż i wokół Wisły naprawdę wierzą w trenera Sobolewskiego. Nawet duża część osób, mówię tak o otoczeniu klubu, bo co innego jest opinia kibiców. Tutaj rzeczywiście oni, pamiętamy co było na meczu z Odrą Opole, jakie okrzyki padały. To trochę się uspokoiło. Też mecz z Arką z perspektywy całej rundy.
No, jest na pewno bardzo dużym pozytywem, ale myślę, że kibicom się troszkę zapaliła lampka, taka jaka była w ostatnim sezonie Wisły w Ekstraklasie. Chodzi mi o takie grudniowe, nie wiem czy pamiętacie, takie zwycięstwo z Brookbetem 3-0 w grudniu. To sławne zwycięstwo, potem wszyscy mówią, że potem wszystko się już posypało. Potem zwycięstwo. Także tak, to zwycięstwo to na Twitterze jest powielane dość często, to faktycznie. Ale to jest akurat mądre spostrzeżenie, że jest taki spokój z tyłu głowy, nie? Że wtedy masz taką przestrzeń do działania, że się nie stresujesz, co spotkanie, co z tobą będzie, tylko po prostu masz tą przestrzeń, no i działasz wtedy, nie? No teraz jest dobry mecz właśnie, żeby też te trzy oczka do tego dorobku dołożyć. A z drugiej strony ja się zastanawiam, gdyby Wisła w sobotę na przykład przegrała z Chrobrym, czy Sobolewski pozostałby trenerem Białogwiazdy? No a to ostatnio z Chrobrym przegrał. GKS Tychy, nie? Też takie zwycięstwo Głogowa nieoczekiwane. GKS Tychy też teraz tutaj już szykowany na awanse, na baraże i... Ale zaczął gubić punkty w ostatnich tych meczach. No, zaczęło się od Arki. Arki. No wiadomo, tam kontrowersyjnie było właśnie, do tego właśnie chciałem... No ale nie, no teraz nawiązać. Takie mecze mimo wszystko u siebie, no to Wisła musi tam wygrywać. No powiedzmy, że Tychy grały na wyjeździe, no ale mimo wszystko też w sumie to zwycięstwo, no byłoby mega ważne dla nich, no. Stracili punkty. Ale wciąż ważne mecze przed Wisłą, bo pamiętamy, że za tydzień wyjazd do Lublina, mecz z Motorem będzie również ważny pod względem walki o awans. Widzimy, co na początek sezonu pokazuje drużyna Gonzalo Feijo. Obecnie jest, tak powiem, dzieli pozycję lidera z Odrą Opole, więc na pewno to nie będzie łatwa rywalizacja. No wiadomo, zobaczymy, jak Radosław Sobolewski sobie poradzi w tak ważnym spotkaniu i w tak trudnych okolicznościach, kiedy naprzeciwko mu stanie tak ciekawy i intensywnie rozwijający się trener. Tak, ja bym chciał tylko dodać, że ja bym nie przesądzał, że Radosław Sobolewski jest odpowiednim trenerem dla Wisły. Tylko rzeczywiście też rozumiem perspektywę władz klubu i osób gdzieś tam blisko klubu, którzy mówią, dajmy trenerowi spokój, bo on tak naprawdę jest pod presją od czerwca, tak naprawdę stałą. Rzeczywiście był ten gaz wiosną, ale końcówka sezonu zakończyła się tak, a nie inaczej. I wydaje mi się, że właśnie to okazywanie ciągłe wsparcia Sobolewskiemu to jest próba nie tylko bycia dyplomatycznym, ale też właśnie zapewnienia mu tego, że nie będzie się bał wprowadzać nowych rzeczy. Nie będzie bał się reagować mocniej na pewne rzeczy, które dzieją się na boisku i które wymagają reakcji. A Krzysiu, jakbyś był trenerem, to jakbyś był tam na przykład Jarosław... Ale my bylibyśmy w sztabie. Tak, tak. Dobrze, dobrze, Julek. Przyszedłby Jarosław Królewski, powiedział, dobrze, Krzysiu, kogo potrzebujesz jeszcze z graczy? Jakie na przykład takie dwie pozycje byś tak jeszcze kadrowo uzupełnił w Wiśle Kraków? Myślę, że trochę nam się to samo nasunęło na początku całej tej rozmowy o Wiśle. Rozmawialiśmy o duecie napastników. Myślę, że tutaj wciąż mogłyby być pewne rezerwy. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozegranie, to troszkę czasem za dużo zależy od zbyt małej ilości, przepraszam, nie ilości, liczby graczy. Bo zawodnicy są policzalni. Dokładnie, dokładnie. W każdym razie właśnie chciałem powiedzieć, że rzeczywiście są tutaj pewne rezerwy, też mam wrażenie, jeśli chodzi o środek pola, nie oszukujmy się, tutaj mamy też nowego gracza, który może dużo dać, mam na myśli Carbo, ale czy też tak naprawdę wszyscy czekają na takiego w pełni zdrowego cały czas w Ulne Tabasze, bo on gra zdecydowanie częściej w ostatnim czasie, ale myślę, że to jest piłkarz, który zwłaszcza jeśli chodzi o spokój, to jest prawdziwym skarbem dla zespołu, jeśli chodzi o rozegranie. Zwłaszcza przy zespole, który musi cały czas atakować. To Wisła musi cały czas dążyć do szczelenia bramki w pierwszej lidze. Taka jest troszkę prawda. Oprócz meczów z tymi zespołami, które też mają chrapkę na awans taką bardzo mocną. Ale to Wisła jest zawsze prowokowana do tego, żeby atakowała. No bo też w taki sposób
daje się ją odsłonić i też wszyscy wiedzą, jakie są jej wady tak naprawdę. Wisła jest pod tym względem chyba jedną z najbardziej przewidywalną drużyn w pierwszej lidze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Władysław, zgodzisz się? I weź się pytanie, czy jednak te skrzydła też trochę się nie nadrabiają do podreperowania w Wiśle? Ja się zgodzę z tą tezą, że naprawdę w środek pola Wisła potrzebowałoby kolejnego zawodnika. Ja obecnie tak teraz to widzę, że Karbo gra na pozycji defensywnego pomocnika, a Basza może wchodzić za niego. I no bo umówmy się, Basza nie potrafi zagrać 90 minut, nawet nie potrafi zagrać 80 minut na boisku, co jest dużym problemem. Było dużym problemem na początku sezonu, przed tym jak w klubie pojawił się Karbo. Jeśli chodzi o te skrzydła, to no to też może być problem, bo widzimy, że Bajna dostał kontuzję w meczu z Arką Gdynia. Nie zagra od kilku tygodni. Być może z Chrobrym już, z tego co wiem, na mecz z Motorem może być już gotowy. Jednak no też jest problem. Jak Alfaro dostanie kontuzję, czy Miki Villar będzie wyeliminowany z gry, to Wisła faktycznie nie ma tych skrzydł, tak mi się wydaje, bo Młyński został wypożyczony do Górnika Łęczna i no, potrzebowałaby drużyna jeszcze jednego zawodnika na tą pozycję. Julian, parę zdań teraz od ciebie odnośnie właśnie Wisły, jakichś wniosków i przyszłości. To ja też tutaj widzę największy deficyt w środku pola. Szczerze powiedziawszy, Igbekeme wydawał mi się taką postacią, która może to scalić. No wiemy, że on już w Wiśle nie gra. Też poszukałbym jednak wzmocnienia pozycji napastnika, bo wiadomo, Luis Fernandez nie był taką typową dziewiątką, ale zapewniał taką ilość bramek i taką jakość, że po prostu myślę teraz przydałoby się jeszcze wzmocnienie. Co do skrzydeł, odejście właśnie Muńskiego do Łęcznej, tam Starzyński też jest wypożyczony i już tam tych możliwości jest coraz mniej, więc takie 2-3 transfery de facto mogłyby być przeprowadzone. Natomiast no teraz jest już okienko zamknięte, te możliwości są ograniczone. Pytanie, jak to wyjdzie w praniu, czy nie trzeba będzie poczekać jednak do przerwy zimowej. Bo był też Hubert Sobol, on grał w Górniku Łęczna, ale też ale tam... Ale kompletnie no, się nie sprawdzi, teraz chyba druga liga. On oficjalnie wrócił i potem chyba już, nie wiem, czy teraz został ponownie wypożyczony, czy był już taki transfer definitywny, ale wiem, że ostatnio, w ostatnim meczu strzelił dwie bramki. W KKS-ie. Tak, tak. No, czyli jednak ale w Lechu liga, też no. się nie sprawdził. W sumie sporo tych zawodników, którzy przyszli właśnie z kadencji dyrektora Pasiecznego, teraz odeszło właśnie Muński, Sobol. Wiadomo, chciałoby się wrócić pewnie, jeśli chodzi o kibiców Wisły, do czasów El Mahdiowego i Jebuacha, bo to byli tacy piłkarze, którzy no, dużo dawali. Natomiast no, teraz tak wydaje mi się, że właśnie środek pola i myślę, że nawet może bardziej te skrzydła niż napastnik, tak jak w sumie teraz analizuję tą sytuację. Dokładnie, dobrze, to nic, to lecimy dalej. A z Fazlagiciem to jest kompletnie zaskoczenie. A właśnie o Fazlagicia, bo tak, chodzi... były duże nadzieje z tym Fazlagiciem i to jest oficjalnie, jaki to jest zawodnik, na jaką pozycję? Środkowego pomocnika. No właśnie, no i tu mamy już na dzień dobry dodatkowy pudzel. Ja pamiętam taką scenę, mam na myśli przyjście Petera Bryleka do Wisły. Myślę, że to jest zawodnik, który gdzieś pokazywał podobny potencjał, podobnie go widziano w momencie, kiedy przychodził do Wisły. I tak naprawdę wielokrotnie słyszałem o tym, jak kluczową rolę w rozwoju Petera Bryleka odegrał Radosław Sobolewski jako wtedy członek sztabu. Bo on cały czas pokazywał Petarowi różne ruchy, różne zachowania i rzeczywiście to on w największym stopniu spowodował, że Peter Brylek, który na początku przygody w Wiśle, przepraszam, no ale grał naprawdę poniżej oczekiwań i to zdecydowanie, nagle stał się osobą, która była w stanie brać ciężar gry na siebie. I dlatego jestem tym bardziej zdziwiony tą sytuacją z Fazlagiciem, że skoro udało się z Brylekiem, to czemu tutaj to nie działa? Czy to jest kwestia mentalu zawodnika? Czy to jest kwestia innego podejścia? Czy wchodzą tu jakieś inne czynniki pozasportowe? Nie wiem. Natomiast rzeczywiście Enis, patrząc czysto na papierze, no to jest jedna z największych top transferowych Wisły w ostatnich 5 latach. Nie wiem, czy musimy szukać głębiej, no, czy nie. No, ale... jest wymieniany właśnie jako taki jeden z top 5. No i patrz, tu masz proste rozwiązanie. Jest gościu, nie trzeba robić transferu, wraca do optymalnej formy i masz dodatkowego jednego właśnie zawodnika dobrego do środka pola. Tylko Weronek jest jeden, musi wrócić do formy.
Także jest to ciężki do spełnienia warunek niestety dla Nie działa to w każdym przypadku, nie i z każdym zawodnikiem. Pytanie, czy rzucanie go na bok obrony to jest coś, co ma go doprowadzić do formy? To chyba to nie było dobre. Ostatnio, Władysław, wspominałeś, że grał w tym meczu z Trzebiniem albo Old Boyami, tak? Właśnie to było przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego, więc to było... Już tak, dobra historia, pamiętam. Bo już się nie pojawił dopiero teraz w tym sparingu. Tak, właśnie Ale tu też mieliśmy na przykład w Krakowie takie rozwiązanie z Luciusem też. I chyba z Banikiem Ostrawa grał na półprawym obrońcy. No ale chyba nie został aż tak schowany jak Fazlagić. No też myślę, że jednak potencjał Luciusza, a Fazlagicia to jest jednak zdecydowanie inny, bo Luciusz był tym wychowankiem, powiedzmy, Krakowi, tam od pewnego etapu oczywiście, a Fazlagić to był transfer gotówkowy, wydaje mi się, że zrobiony przez trenera. Mhm. Typowo przyjście pod trenera Gule. No, to mi chodzi o rzucenie na pozycję, nie? Ale powiedzmy, że Luciusz jest tym środkowym pomocnikiem, czy tam defensywnym, no to na takim środkowym półprawym obrońcy, no to powiedzmy, że to tam się jeszcze jakoś Ale w okresie klei, przygotowawczym to ma jakiś sens, uważam, ale w takim sparingu, kiedy już mamy kilka kolejek za sobą, to jest takie chyba po prostu, żeby poczuł tą murawę, tak zwany kontakt z piłką miał. W tym kontekście myślę, że trochę kibice Wisły mogą zazdrościć, inaczej, nie zazdrościć, mogą liczyć na to, że uda się skopiować umiejętność Jacka Zielińskiego akurat, bo gadaliśmy wcześniej o tym, o przywracaniu piłkarzy, którzy już byli tak naprawdę na sporym rozstaju z tą kasową piłką. No jednak naprawdę jestem zaskoczony tym, jak dużo szans otrzymuje Patryk Zaucha na przykład. Myślę, że tutaj zdecydowanie więcej szans mogłoby coś dać. Z drugiej strony, no byłoby niesprawiedliwym powiedzieć, że Wisła nie daje zawodnikom, nawet kiedy im nie wychodzi, za mało szans, bo to też jest tak, że no dajmy na to Mateusz Muński, który został końcowo wypożyczony, prawda? On jednak rozegrał tych meczów w koszulce Białej Gwiazdy sporo i gdzieś dwa to lata nie... tak naprawdę był w Białej Gwiazdzie, więc no miał tak, tych szans. Tak, więc rzeczywiście Wisła też próbuje to samo robić, co Jacek Zieliński tak naprawdę zrobił teraz na początku sezonu. No tylko, że trenerowi Zielińskiemu się udało i pytanie, co za tym stoi. Co ciekawe, Julian powiedział, że Fazlagić to jest taki zawodnik trenera Guli, a u Guli w Dunajskiej Stredzie w Lidze Słowackiej też nie grał, A Konrad Gruszkowski chyba też nie grał obecnie. No nic, niestety. Dobra, a my już Gruszkowskiemu przepowiadaliśmy karierę w stylu Jakuba Kiwiora, no cóż. Zobaczymy. No tak, bo przez bo to samo państwo. Tak. Dobra, odcinamy grubą krechą Krakowie, Puszczę i Wisłę, no i lecimy do Hutnika. Hutnik, ciężki wyjazd do Stali Stalowej Woli. Krzysztof, jak oceniasz tutaj Hutnika w tym sezonie, w tym meczu właśnie ze Stalą Stalowa Wola, bo niby w strefie spadkowej Stal, ale to miał być ciężki wyjazd, no i był. Wydaje mi się, że Hutnik jeszcze do końca nie ustabilizował tego, jak ma grać. Myślę, że to było widać na przykład. Pamiętasz, Bartek, jak byliśmy wspólnie na meczu Hutnika, rozmawialiśmy właśnie o roli Budzińskiego w zespole. Wydaje mi się, że na przykład w meczu ze Stalą tutaj jeszcze nie do końca coś grało. W pierwszym meczu sezonu wyszło perfekcyjnie. No ze Stalą Sabo zagrał teraz Tak, Budziński. Ale tutaj mi się wydaje, że jeśli chodzi o reżyserię gry, gdzieś zabrakło tego elementu właśnie. No, Hutnik na pewno daje nadzieję, ale nie ukrywajmy, głównym problemem Hutnika aktualnie jest chyba krótka ławka i brak możliwości takiej jakościowej reakcji na wydarzenia boiskowe. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No tak, bo nawet jak można popatrzeć na same statystyki, no to tych zmian nawet jest mało w drugiej połowie. One są takie już przeciągnięte, te zmiany. I widać, no nawet trener Bobla mówił otwarcie na konferencjach pomeczowych, że jest ta krótka ławka nawet nie raz, nie dwa. No i na razie tak się trochę też tym zasłania. Julian, co sądzisz tutaj o formie Hutnika właśnie? I widzisz, że jednak przegrana z tą Stalą. Tam się nastawiali ostro na ten mecz, takie można powiedzieć derby hutnicze, no i wygrali. No Stal chyba podrażniona początkiem sezonu. Zdecydowanie podopieczni trenera Pietrzykowskiego nie tak sobie pewnie wyobrażali ten start w Ewinner drugiej lidze. No piękna bramka Klisiewicza, taka ozdoba tego spotkania. Szkoda, bo Hutnik wydawało się, że tym zwycięstwem z UKS-em 2 Łódź, wysokim, powinien tak nabrać tej pewności, być może ruszyć, no bo wiadomo, Hutnik całkiem dobrze sobie radzi w tym sezonie. Jakbyśmy porównali sytuację Hutnika rok temu w tym momencie, a dzisiaj, no to jest zdecydowanie na plus.
Natomiast na pewno Stalowa Wola też chce walczyć i tam presja też jest i oczekiwania na pewno duża. Mam nadzieję, że w kolejnym spotkaniu to jednak ekipa Stali Stalowej Woli nie będzie się już cieszyć z 3 punktów, bo gra z Sandecją. W tym meczu akurat u Stali była bardzo ciekawa para napastników, bo Klisiewicz z Puszczy wypożyczony i Kasper Chełmecki z Wisły Kraków wypożyczony. Jeśli chodzi o ten mecz, przepiękna bramka Klisiewicza na pewno, bramka kolejki, jednak pamiętamy, że była zdobyta po błędzie Budzińskiego, który stracił piłkę. Nie potrafił dokonać podania i szybki atak Stali Stalowej Woli doprowadził do tego, że drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego wyszła na prowadzenie. Ogólnie wydaje mi się, że Hutnik ma duży problem w grze w powietrzu, bo pierwsza stracona bramka to 2 przegrane pojedynki w powietrzu i o tym też trzeba powiedzieć, że na pewno Bartłomiej Bobla ma sporo roboty do zrobienia w tej drużynie. No jeszcze jak Kubowicz gra, to powiedzmy, że jest troszeczkę lepiej, bo ten Kubowicz z Węgerem, no to tam bardziej jeszcze w powietrzu sobie radzą. Teraz Kubowicz też zaczynał z ławki, więc może w następnym już spotkaniu zagra. No pierwszą bramkę też trochę tak Hutnik dość szczęśliwie strzelił. No po błędzie w defensywie. Dokładnie, więc no i ale dużo zaraz... Dużo było błędów ogólnie. Tam jeszcze rzut karny gdzieś po drodze przecież. Tak, no Kaczorowski no. Można powiedzieć, że zrobił i obronił. Piąstkował tak nieudolnie. Ale tutaj ocenialiśmy bardzo pozytywnie Kaczorowskiego. On faktycznie jeden z tych takich tych zawodników, którzy teraz przyszli w lecie, no to jeden z lepszych. Faktycznie trzeba wyróżnić, że po tym Wilku powiedzmy, że tą dziurę załatał. Nawet można rzec 1-1. No tak nam się wydaje, takie mamy wnioski. I Krzysiu, jak myślisz, tutaj będą jeszcze poczynione jakieś transfery zimowe na przykład, jakby się tam układało w jedną stronę, że są szanse na awans, lub w drugą, że trzeba się ratować, czy będzie tak totalnie uniwersalnie średnio, no to nie będzie jakiś, Bóg wie, jakichś wielkich transferów. No mi się wydaje, że w przypadku, tak jak mówiłeś, gdy często mecze wyglądają tak, że wyczekujemy ze zmianami, bo czujemy, że nie mamy pola manewru, no to myślę, że próby jak najbardziej będą. Jak się skończą, no nie wiemy na zapas. Natomiast wydaje mi się, że w Hutniku chcą budować spokojny, zrównoważony projekt, więc na pewno będą szukali okazji. Tylko pamiętajmy też, że okazje przychodzą często na sam koniec okienka. Trudno jest mieć karty w ręku na początku. Z reguły te największe, że tak to ujmę, okazje transferowe są pod koniec. Jestem bardzo ciekawy tego właśnie, jak tutaj zareagują władze Hutnika i jak to będzie wyglądało, no bo kadra jest troszkę za mała, natomiast są pewne elementy w niej, które świadczą o tym, że Hutnik może spokojnie grać o wysokie miejsca. Oczywiście już teraz mógłby grać przy odpowiednim splocie okoliczności boiskowych, przy odpowiedniej formie zawodników, którzy czasami pod nią są, natomiast no tutaj chyba się, Bartek, zgodzimy, że jest pole do popisu zimą, jeśli chodzi o aktywność na rynku transferowym. Dokładnie, tak właśnie sobie teraz chciałem na szybko przelecieć, kiedy Hutnik odwrócił losy spotkania, bo tak odnośnie teraz wyników właśnie w tym sezonie i jeszcze poprzednim, no bo byliśmy zgodni, że Hutnik mało bramek tracił, no ale też mało strzelał. To była taka drużyna, gdzie z kim by nie zagrała, no to bramki można by obstawiać w ciemno, że poniżej 2,5, czy tam maksymalnie poniżej lub do tych 3 włącznie. No i doleciałem w sumie do początku 2022 roku i trzeba by lecieć jeszcze dalej, także może zaraz mi się uda sprawdzić. Więc to jest właśnie taka drużyna, bo już nie pamiętam, z kim ostatnio rozmawiałem, że ona ma dobre pierwsze właśnie połowy. Wszyscy jeszcze zawodnicy, powiedzmy, na świeżości, nie trzeba robić zmian, podstawowa właśnie skład, ekipa, także oni chcą zaczynać dobrze, mocno i potem bronić tego wyniku. Tylko ostatnio było tak, że im było później, im spotkanie dłużej trwało, tym był coraz gorzej właśnie upilnować, żeby nie stracić tej bramki. Nawet tak, żeśmy mówili ostatnio z ŁKS-em, stracili w ostatniej minucie. Wtedy co razem byliśmy na meczu, to stracili z Pogonią Siedlce, no w przed ostatniej akcji meczu. Także z Radunią Stężyca wygrywali, grali w przewadze jednego zawodnika i tak stracili w drugiej połowie z Radunią i finalnie był remis 1-1. Także mają problem właśnie, jeśli chodzi o drugie połowy, jeśli chodzi o odwracanie tych spotkań. Władysław, jeszcze parę zdań odnośnie Hutnika, masz jakieś przemyśleń?
Naprawdę zgadzam się z wami, że największy problem Hutnika to jest, to są ostatnie minuty i faktycznie sporo było takich meczów. Trener Bobla też sporo o tym mówił, był bardzo niezadowolony. Chyba po tym meczu z Pogonią Siedlce, o którym wspomniałeś. Jak poprawią ten, tą stronę gry, to na pewno może być lepiej w tym sezonie. Obecnie jest szóste miejsce, na pewno nie można narzekać drużynie, która w poprzednich latach walczyła o utrzymanie. Pamiętamy, że w sezonie 21-22 walczyła nieskutecznie, tylko utrzymało się w pewnych okolicznościach. No wiadomo, teraz szóste miejsce można oceniać jak dobry wynik tej drużyny. No właśnie, Julian, Hutnik teraz na szóstym miejscu. Ostatnio jak rozmawialiśmy, też był na szóstym, 12 punktów. I jak tutaj upatrujesz szansę? Czy zostaną na tej pozycji, czy będzie ciężko? Docelowo to jest miejsce gwarantujące grę w strefie barażowej, więc tak trochę przed sezonem, rozmawiając o Hutniku, mówiliśmy, że te baraże są jak najbardziej w ich zasięgu. Ta wiosna też mogła ich scementować, walczyli wówczas o utrzymanie. Kto wie, no życzyłbym Hutnikowi tego szóstego miejsca. Wiemy, że z tego szóstego miejsca Motor, zdaje się, zaatakował i awansował. Widzimy, jak sobie świetnie radzi w pierwszej lidze. Wiadomo, że Kognor ma takie ambitniejsze plany. Kto wie, oby Hutnik radził sobie jak najlepiej w tej drugiej lidze. Udało mi się znaleźć ostatnie spotkanie ligowe, w którym odwrócili losy spotkania, czyli że przegrywali, a wygrali. 28 maj 2021 ze Stalą Rzeszów w drugiej lidze. Jeszcze jak Stal grała, także to był ten pamiętny mecz, można powiedzieć. Ciekawe, ile tutaj osób gra jeszcze właśnie z tego. O, Patryk kiedyś grał, widzę, i jeszcze Miłosz Drąg. Także to była taka ekipa. Trenerem Stali był już wtedy Daniel Myśliwiec, tak? Nie, Letocha. A, Krzysztof. A Szydełko był w Hutniku. W Hutniku, no to ciekawe. Dokładnie. Krzysiu, jak tutaj obstawiasz ten Hutnik? Masz taką szczutę odnośnie tego zespołu w tym sezonie? Na przykład uda im się te baraże? Albo inaczej, czy mają właśnie ekipę na te baraże? I to jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj przede wszystkim to nie jest ważne przy tej kadrze, co się wydarzy boiskowo, tylko co się wydarzy w gabinetach medycznych. No bo przy tak wąskiej kadrze, no to zdrowie zawodników będzie najważniejszym czynnikiem determinującym cały ten maraton, który przed Hutnikiem stoi jako wyzwanie. Więc bym powiedział, że Hutnik ma pewne warunki i pewne atuty względem rywali, nie oszukujmy. Są pewne indywidualności w Hutniku, które będące, gdy są w formie, dużo gwarantują. Natomiast jak to pójdzie w przeciągu całego tego maratonu, no to bym nie był pewien. A ty co myślisz? Ja uważam, że naprawdę Hutnik, zgadzam się, że ma taką wąską kadrę, a jednak wydaje mi się, że ta druga liga w tym sezonie jest tak nieprzewidywalna, nie mamy jakiegoś klarownego faworyta, czyli ktokolwiek może tą ligę wygrać. Widzimy, że rezerwy UKS-u czy rezerwy Zagłębia przed sezonem były skazywane na porażkę i tak się nie dzieje. UKS... Zaraz się UKS 1 z UKS 2 spotkają w pierwszej lidze, jakby się tak dało. Właśnie. Ale Radunia jako nie wystrzeliła. Radunia również bardzo dobrze wystartowała. KKS Kalisz być może przed sezonem, według mnie przynajmniej, był jednym z najmocniejszych zespołów. Pamiętamy, że w ubiegłym sezonie stracił te baraże tylko w ostatniej kolejce po porażce z rezerwami Zagłębia, które akurat się utrzymały. Więc naprawdę liga jest bardzo nieprzewidywalna. No chyba chyba przed rozpoczęciem sezonu nikt się nie spodziewał zobaczyć rezerwę UKS-u, Zagłębia i Hutnik w tej pierwszej szóstce, a widzimy, że tak jest i zobaczymy, jak to będzie dalej. Dokładnie. I tą puentą zamykamy Hutnika. Zobaczymy teraz, jak sobie poradzą w następnym spotkaniu. Dobrze, no i lecimy do Garbarni, czy mamy trzecią ligę. Garbarnia, ostatni mecz 0-0 z Czarnymi Płaniec. To był jedyny mecz w Krakowie na poziomie centralnym w ten weekend. Udało mi się dotrzeć na to spotkanie. No ogólnie szału nie było. Dość zamknięty mecz. Im dłużej trwało spotkanie, tym Garbarnia gorzej grała, czy tam oddawała właśnie pole Czarnym z Połańca. Także
początek dobry, taki do 20 minuty na nawet dość dobrej intensywności ze strony Garbarni. Dwa ciekawe strzały, oczywiście Feliksa Grzybowskiego zawsze z tej samej pozycji, gdzieś tam zaraz przy 16. I jeszcze Mateusz Nowak miał taki dość dobry też strzał. No a tak to ogólnie dość mecz zamknięty, nie było w ogóle zbyt wielu takich kluczowych sytuacji, jakichś takich klarownych, stuprocentowych. No tak jak mówię, no im dłużej spotkanie trwało, tym Garbarnia sobie dłużej radziła, nawet potem już pod koniec zaczęła grać na czas i to było no już mega widoczne, więc tak to wyglądało. No ale spotkanie na szczycie, można powiedzieć, czarni sobie teraz dobrze radzą, 0-0. Krzysiu, Garbarnia teraz wicelider, spodziewałeś się takiego początku ze strony tutaj Garbarzy? Nie, no absolutnie nie, szczerze mówiąc. Myślę, że wszyscy obserwowaliśmy z dość dużym niepokojem to, co się wydarzy po spadku. No bo nie oszukujmy się, tutaj też trochę spraw się ważyło, więc zwłaszcza finansowych, więc to trzeba rzeczywiście tutaj docenić pracę. Natomiast ja jestem o tyle spokojny, że wydaje mi się, że w Garbarni nie zostały i nie zostaną w najbliższym czasie jakby naruszone te rzeczy, które dawały im atuty, właśnie rzetelna praca, dosyć dobre wprowadzanie młodzieży, więc ja bym powiedział, że Garbarnia ma pewne atuty i co więcej ma pewne, że tak to ujmę, umiejętności do tego, żeby wykształcić kolejne atuty. Więc rzeczywiście ten początek sezonu według mnie, nawet jeśli gdzieś tam jest niedosyt w pojedynczych meczach, tak jak na pewno mógłby być w przypadku meczu z Czarnymi Połaniec, no to wciąż raczej nie powinien być zbyt duży. Dokładnie. Mamy taki trochę inny teraz obraz, bo w zeszłym sezonie Garbarnia bardzo dużo bramek traciła, a teraz naprawdę mało traci tych bramek. Następny remis 0-0, Julian, jak tutaj, co uważasz? Tu poprawili tą obronę, teraz mamy Marcina Plutę za Macieja Musiała, on wcześniej był asystentem. No i powiedzmy styl gry podobny, ale bramek tracą mniej. Skuteczniejsza jest na pewno ta obrona. Paradoksalnie też jednak niższy poziom. Trzecia, druga liga to jest na pewno też różnica, natomiast na pewno ta obrona jest zdecydowanie solidniejsza. Natomiast właśnie problem z obroną ma rywal Garbarni prowadzony przez trenera Musiała, czyli Wieczysta, bo tych bramek traci stosunkowo dużo, więc być może to jest jakiś problem ekip trenera Musiała, a trener Pluta mimo wszystko lepiej sobie radzi w defensywie, bo naprawdę należy pochwalić tutaj Garbarzy za grę w obronie, bo drużyna z Ludwinowa tych bramek traci naprawdę mało. I kto wie, czy nie pokusi się o coś więcej, bo wydawało mi się, że tak jak wspomniałeś, ważyło się nawet to, czy zagrają na poziomie trzeciej ligi, bo też ten scenariusz czwartej ligi był brany pod uwagę. No to Garbarnia radzi sobie, o czym już mówiliśmy, naprawdę fajnie w tym sezonie. Co ciekawe, Garbarnia bezbramkowo zremisowała z Czarnymi Połaniec i Siarką Tarnobrzeg, tak, czyli z drużynami z czołówki tej Siarka trzeciej Spadkowicz. Ligi. Właśnie tak jest, jak Garbarnia, więc na pewno to jest dobry znak na początek sezonu i na plus dla drużyny Marcina Pluty. Dokładnie, no Garbarnia strzeliła 12 bramek, czyli tyle samo, ile Wieczysta ich straciła, też 12, tylko Wieczysta strzeliła 22 bramki, głównie ten mecz z Wiązownicą właśnie 7-0 też zaważył, ale Garbarnia straciła tylko 5 bramek, mniej tylko straciła Siarka Tarnobrzeg właśnie i Star Starachowice, czyli też Beniaminek, tylko że z dołu, można powiedzieć. No i teraz właśnie będzie spotkanie ze Starem Starachowice, Garbarni. No Star teraz ma 12 punktów, Garbarnia 14. Jak tutaj obstawiacie właśnie, co to będzie się działo? No teraz Garbarnia na wyjeździe właśnie do Starachowic jedzie. No Star jak na Beniaminka ma bardzo dobry początek sezonu i tego nie można ukrywać, bo jednak wiemy, jak trudne są te mecze wyjazdowe z Beniaminkiem, który zawsze szuka tych punktów w meczach u siebie, bo ma po prostu więcej szans na zdobycie tych ważnych punktów. No Garbarnia, jak oczywiście ma takie aspiracje, motywacje walki o awans, to powinna wygrywać takie spotkania, bo już od kilku meczów chyba nie wygrywają, bo przed tym był remis w Tarnobrzegu. I taki mecz z Beniaminkiem to jest z kategorii must win i wydaje mi się, że akurat w Starachowicach może być komplet punktów dla drużyny Marcina Pluty. Krzysiu, dwa pytania. Czy tutaj właśnie Garbarnia powalczy o pełną pulę, czy ten remis jednak też będą brali, że tak powiem, w ciemno? I też zapytam ciebie właśnie, kto tutaj ma największe szanse na awans albo jakieś takie trzy ekipy, które będą się
biły. No przed sezonem mówiło się, że Awia Świdnik właśnie i Wieczysta, a tu w sumie też tak można powiedzieć, że ktoś tu jednak też doszedł do kolejki, do tego stołu. O. No, jeśli chodzi o siedzenie przy stole, przypomnij pierwsze pytanie. Tak długo zadajesz pytania, że po prostu człowiek, wiesz, założy dwa łyki wody się napić i... A już nie pamiętam. Siedzenie przy stole to jest problematyczna sprawa. Jest problematyczne. Wiesz, bardzo co? Męczące. Znaczy nie, pytanie tutaj, czy będą o pełną pulę grali, wiesz, w Starachowicach? No, myślę, że to jest piłkarska mowa. No, zawsze się gra o trzy punkty, zawsze się walczy o zwycięstwo. Natomiast tak mówiąc serio, myślę, że Garbarnia ma pewne argumenty pod tym kątem. Myślę, że zwłaszcza organizacja gry w środku pola, to co wspominałeś, ta dopracowana defensywa daje pole do tego, żeby to po prostu wyglądało lepiej wciąż, jako taki cały obraz, bo też mam wrażenie, że trener Pluta nie był zadowolony specjalnie po tym spotkaniu z Czarnymi Połaniec. Ja jestem właśnie bardziej ciekawy nie tylko tego meczu, ale jakby na przestrzeni całej rundy. Trener Pluta w przyszłości trenował m.in. drużynę Wisły w Celiotce. I on tam rzeczywiście lubił pracę z młodszymi graczami. Jestem ciekawy, czy jeszcze wyciągnie jakieś, że tak to powiem, królików, jakieś króliki, przepraszam, Jezus. Na takiego królika, można powiedzieć, wyciągnął właśnie z Wisły Feliksa Grzybowskiego, który nie miał jakichś świetnych liczb w Celiotce. No tak, tak, tak. Ja jestem właśnie ciekawy, czy jeszcze tam ktoś przypadkiem w tych młodzieżowych zespołach nie jest. Tak, 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 tak. Dokładnie. Julian, co tutaj sądzisz o Garbarni właśnie? Powalczą? Powalczą, myślę, że tak. Stara maksyma piłkarska, dokładnie, walczymy o trzy punkty. Nie, myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, aczkolwiek te drużyny ze Świętokrzyskiego w tym sezonie nieliczne dosyć, całkiem sobie radzą, bo i Czarni Połaniec i właśnie teraz Starachowice, Beniaminek, tam też chyba mamy wątek krakowski, bo tam bracik zdaje się gra teraz w tak, Starze, więc stamtąd też chyba przyszedł w ogóle do Krakowi, więc myślę, że jednak tutaj Garbarnia powalczy o te trzy punkty. Bo wygląda to naprawdę optymistycznie. Po tych pierwszych spotkaniach można wyciągnąć naprawdę chyba pozytywne wnioski całościowo, jeśli chodzi o dumę Ludwinowa. No na tym meczu był trener Hajdo z Resowi, ale tak właśnie potem wywnioskowałem, że on chyba został sobie na drugi dzień w Krakowie, bo oni grali z Puszczą Niepołomice sparring, no i przyjechał na dawne albo śmieci. Obserwuje może albo kogoś. Może obserwuje. Był trenerem Garbarni tak, z tego czasu. Przyjechał na dawne śmieci, może właśnie tak. Posłać sobie hymnu, zobaczyć jak chłopaki grają. No, a Garbarnia gra takim ciekawym systemem, można nawet powiedzieć takim asymetrycznym, niby 4-2-3-1, ale Daniel Morys bardzo robił za takiego wahadłowego, czy już nawet podskrzydłowego, a więcej miejsca zaś było przy Feliksie Grzybowskim, tam na lewej stronie. Cukrowski nie jest taki ofensywny po drugiej stronie. No właśnie, Daniel Morys jest taki zawodnik, który tak naprawdę od juniorskiej kariery zawsze był aktywny na tym skrzydle, niezależnie od tego, czy był defensorem, czy skrzydłowym, więc ja myślę, że rzeczywiście, że trener chce z tego korzystać, mówiąc krótko. I wydaje mi się, że robi to w dość dobry sposób. No tak, bo jak oni się bronili, to typowo było widać, że jest takie 4-4-1-1 albo 4-2-3-1. A jak atakowali, to typowo Cukrowski był takim bardziej takim półlewym. Na środku grał Czeka i po prawej stronie grał Kajpust. A właśnie Morys już robił za takiego typowego prawego pomocnika, czy tam wahadłowego. Ale po drugiej stronie nie było nikogo identycznego, tylko był Felix Grzybowski. Ale on już był tam wyżej jako taki typowy skrzydłowy ustawiony. Więc właśnie tak to wyglądało. Chcesz powiedzieć, że trener Santos ostatnio zgapił od Garbarni? No tak, no Skóraś robił za takiego Grzybowskiego, a Kamiński właśnie... Na pewno ogląda mecze niż... Na pewno Garbarni ogląda, kto by nie oglądał. Dokładnie. To teraz był trener Hajdo, za chwilę trener Santos w poszukiwaniu będzie. Dobra, nic, życzymy wszystkiego dobrego Garbarzom. No i co tam Wieczystej słychać? Dlaczego tyle bramek tracą? No tutaj już wywołałem trochę ten temat. Bo trener musiał faktycznie, ta defensywa za jego kadencji nie wygląda tak świetnie. Jakby te dwie porażki wcześniejsze już też zachwiały poważnie jego pozycją, według mnie, no, inaugurację z Karpatami. Później kolejny falstart z Awią, też wówczas stracili, zdaje się, 3 bramki. Teraz kolejne 3 bramki, 2 bramki stracili z Wiślanami Jaśkowice. I tak naprawdę sporo tych bramek traci Wieczysta, więc być może problem tkwi w defensywie. Pazdana nie ma. Pazdana dalej. Nie ma. Gdzieś tam próbowano tego rozwiązania z Skrobańskim, z Rygielem. W bramce też uważam nie ma aż takiej jakości, jaką dawał Mikulko, wbrew pozorom, na wiosnę. Sapielak teraz Letkiewicz, tak, broni. No,
ta defensywa nie wygląda tak dobrze i sam gdzieś to już widziałem, że to jest aspekt do na pewno poprawienia w grze wieczystej. Trzy porażki, szczerze sądziłem, że może już trener musiał się pożegnać, bo gdzieś mniej więcej w podobnym czasie żegnał się rok temu Franciszek Smuda, jeśli dobrze pamiętam. Gdzieś mniej więcej ten okres to był właśnie, kiedy Dariusz Marzec go zastępował i chyba też niewiele mniej lub więcej tych porażek miał na koncie, tych strat punktowych. Wiadomo, może teraz ten kredyt zaufania będzie większy, zobaczymy, ale na pewno robi się gorąco przy chałupnika. Ja myślę, że a propos linii defensywnej, o której wspominałeś, no dla mnie ciekawym sygnałem jest odejście Koncewicza Żyłki. Zwłaszcza, że to jest zawodnik, z którym, przypomnijmy, przedłużono kontrakt właśnie stosunkowo niedawno. Tak. I nawet chyba zdążył już zadebiutować, mi się wydaje. Znaczy, nie, czy nie przedłużono, tylko on był na wypożyczeniu i chyba oficjalnie z nim podpisano chyba w ogóle ten kontrakt. Może tak. I masz rację, może rzeczywiście. Bo był wypożyczony z Wisły. Właśnie, ja w ogóle o nim zapomniałem. Tak. Muszę się przyznać z ręką na sercu. A mówiliśmy o przed sezonem właśnie, no, że robiliśmy sobie takie też podsumowanie. Przecież miało być czterech stoperów na raz w Wiśle Kraków w przyszłości. Hojo, Kowalski, Koncewicz, Żyłka. Miało być czterech stoperów na raz. Tak, no jeszcze to młody jest Hojo w bramce. Przepraszam, że tylko je mam wodę. Spoko. Szeroka kadra. Tak. I że jak tak pójdzie dalej, no to może zobaczymy Jacka Góralskiego na obronie razem z Michałem Pazdanem, jak wyzdrowieje. Także no Faworow no, też jest taki trochę przesunięty z ŚPDK-u. W wieczystej to jest dla mnie troszeczkę aż za dużo. Nie, bardzo dużo jest. Bo tam jest Moulin, Sławczew, Gamrot, Pakulski. No. Bargiel, Rygiel, dobra, to jest obrońca. No, kto wie, czy by go tam nie podpięli na ŚPD. Nie, faktycznie, nie, jeśli dużo, chodzi o środkowych pomocników, bardzo dużo. Jeśli nawet Faworow jest też przesunięty, on kiedyś grał jako normalnie środkowy pomocnik defensywny jeszcze za Marca, tak nawet kojarzę. W ubiegłym sezonie. No, tak. W ubiegłym sezonie, więc on jest też akurat przesunięty na obronę. No nie, no ciekawe mnie to bardzo. Przecież Pietrzak jest z Lechii Gdańsk, też przyszedł i tam Bąk gra naprawia, bo tak. Asmelarz. Nie wiem, czy to jakaś, czy im się po prostu nie chce, nie mają takiego zaangażowania. Władysław, jak sądzisz? Wydaje mi się, że brakuje trochę tej motywacji zawodnikom wieczysty. Nie wiem dlaczego, tak naprawdę trudno mi scharakteryzować cały ten problem wieczysty. Natomiast no, widzimy, co się dzieje na wyjazdach. Mecz z Karpatami Krosno, porażka 0-1. Podlasie też porażka. Porażka w Świdniku. No wiadomo, Avia to jest zespół, który powalczył awans nawet bez względu na porażkę w tej ostatniej kolejce w miniony weekend. Natomiast wydaje mi się, że Wieczysta powinna oczywiście trochę więcej tych młodych piłkarzy mieć w swoich szeregach, bo trochę brakuje tej motywacji po prostu dążenia do sukcesu. Tak banalnie, a tak wydaje mi się, że rzeczywiste. No wydawało się, że ta filozofia już właśnie zmierza w tym kierunku, bo i Kiedrowicz przyszedł i na początku też więcej grał, teraz już tak nie gra często jak wcześniej i było parę takich fajnych transferów, na przykład Pakulski też przyszedł, już nawet nie pamiętam, ale... Bargiel też. Dokładnie, no i faktycznie mieli trochę tych młodych graczy, a jednak tu... No i potem zaczęło się Pazdan, idzie Krasmiller i no i wracamy do tej samej śpiewki. I który raz już jest tak, że rywale tracą punkty, Avia traci punkty, można powiedzieć, że Garbarnia też. Oni grali ostatnim chyba spotkanie w kolejce, wiedzieli wszystkie, jakie są wyniki. No i nie wiem, czy to presja czy co. Presja ich zjadła, na pewno. I przegrywają z Podlasiem. I to bramka za bramkę. Krzysztof, to presja musiałaby być już bardzo najedzona, biorąc pod uwagę poprzedni sezon. Krzysiu, kto jeszcze musi przyjść do tej wieczystej, żeby oni awansowali? Ale a propos właśnie przyjść, ja się zastanawiam, patrząc na te transfery, czy tutaj w jakiś sposób szerszy popatrzono na to, czego tego zespołowi brakuje. Bo rzeczywiście znowu gdzieś wraca ta polityka, kiedy przychodzą piłkarze, no jednak w szczególności za nazwiska. Ja nie byłbym do końca przekonany, jak dużą inicjatywę w tym wszystkim ma trener Musiał. I myślę, że tym bardziej jest to dla mnie sytuacja niecodzienna, że jednak trener Musiał był bardzo wyczekanym szkoleniowcem przy chałupnika. Tak, bo on już raz propozycję miał, z tego co pamiętam, i odmówił. Tak, zgadza się z tego, co wiem, więc rzeczywiście tutaj, no, jestem ciekawy. I on też lubi właśnie z młodzieżą pracować.
No bo w Garbarni też miał wielu. No teraz dobre dwa lata to były ogólnie. Teraz w Garbarni też jest 4-5 młodzieżowców w składzie na dzień dobry. I w poprzednim sezonie też było około 3-4. Myśmy już dzisiaj podczas audycji wymienili przynajmniej kilka nazwisk takich właśnie piłkarzy, co powiedzmy na to nie przebili się specjalnie na przykład w Wiśle czy Krakowi, a jednak właśnie pod wodzą trenera potrafili ustabilizować na tym poziomie centralnym. Nie? Na przykład mam tu na myśli Daniela Morysa. Chociaż to jest troszeczkę na przykład inny case. Chyba, że tutaj wtopiłem. Nie. Myślę, że wypasowało. Tak. No ale też mieliśmy właśnie, chwaliliśmy też w zeszłym sezonie Warczaka, teraz gra w Stali Rzeszów. Tak. Też z Wisły przechodził, też w Garbarni miał fajne sezony. Polak też w Kotwicy zdaje się gra. Polak przyszedł do Kotwicy, jest podstawowym zawodnikiem i od razu młodzieżowcem. Tak. Nie? Także gra. Także tak to wygląda. No ciekawe. Władysław, masz to jakiś ten... Pierwsze pytanie, jak musiał długo pociągnie i czy masz dla niego jakieś złote rady? Tak jak ostatnio do Łukasza Surmy. Nie sprawdziły się niestety, Władysław. Znowu stracili bramkę w 90 minucie prawie. Klątwa Sandecji. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to wydaje mi się, że tak naprawdę to jest taki styl zarządzania Wieczystej, że trener nie dostaje dużo czasu. I to jak gorący stołek jak w niecieczy. No tak, właśnie tak jest, tylko to jest problem, że jak nie uda się wywalczyć kolejny awans, czy będzie kolejny zaciąg tych piłkarzy o głośnym imieniu, tylko wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo ważna kwestia dla Wieczystej, żeby awansować, a czy da się awansować ponownie zmieniając trenera i ogólnie czy ten zespół jest... Czy trener bierze udział przy formowaniu tego zespołu i oczywiście, że ponosi odpowiedzialność za swoją drużynę, a jednak wydaje mi się, że no ciężko będzie awans w tak trudnej lidze, gdzie awansuje tylko jeden zespół i ogólnie czy Musiał jest trenerem, który potrafi z tą drużyną awansować, no nie wiem, zobaczymy, po 7 kolejkach ciężko oceniać, póki co nie, no widzimy, że 12 punktów na 7 kolejek to nie jest dobry wynik dla drużyny walczącej o awans, można wygrywać wszystko u siebie, natomiast jak na wyjeździe nie radzisz sobie, to wiadomo, będzie bardzo trudno. Ja bym tutaj trochę obronił honor Brookbetu, mam wrażenie, bo według mnie porównanie tutaj do Wieczystej było trochę niezasłużone. Zwłaszcza, że widać po podobnym zatrudnieniu Mariusza Lewandowskiego, że jednak jest pewna stałość w działaniu. Ale tak, no to w formie żartu, ale rzeczywiście mówiąc serio, mam wrażenie, że od kiedy działa tam między innymi Rafał Wisłocki, no to rzeczywiście ten projekt Nicy też jest trochę stabilniejszy jednak niż te pierwsze. Tak, po drugie, no nie, jest różnica, nie? Jest całkiem. Trener Latrol nawet po spadku pracował przecież cały sezon i mimo tego, że jesienią to nie wyglądało. Tak się już przyjęło po prostu. No tak, ale Nieciecza uchodziła za takie miejsce, gdzie też. A teraz będziemy mówić, że właśnie stołek Wieczystej, że gorące. Tak. Piekielnie można powiedzieć rzec. No zobaczymy, co będzie z tą Wieczystą. Nam Musiał, w sumie szczerze mówiąc, pasował do Wieczystej. Też tam grali też powiedzmy dobrym takim ustawieniem, pod to mieli przyjść młodzi gracze. Mi się trener Marzec podobał już jako taki wybór. Też trener z Krakowa, gdzieś już to może była kluczowa decyzja, że po tej sieniawie niepotrzebnie jednak został zwolniony. Trener Łobodziński kompletnie się nie sprawdził, mówiąc szczerze. Oni faktycznie biorą dobrych trenerów, tylko nie dają im czasu, tak mi się wydaje. To jest największy problem. Ja wiem, że nie ma tego czasu zbyt dużo. Nie można sobie pozwolić na kolejny 10 treningów. Tak jest. Nie można sobie pozwolić na kolejny rok w niższej lidze, w trzeciej lidze w tym przypadku. Natomiast no, to jest największy problem dla Wieczystej, że po prostu tego czasu jest zbyt mało i trener nie dostaje szans. Dokładnie. I tym piękną puentą zamykamy właśnie tematy ligowe. Szybkie streszenie tam naszych reprezentantów w młodzieżowych tutaj kadrach Polski. I mieliśmy tak, no teraz gra właśnie Polska do lat 21, Estonia, Polska. Na razie wynik 0-0. Rakoczy rozpoczął od pierwszych minut. No i też do lat 21 mieliśmy Polska, Kosowo 3-0. Michał Rakoczy zagrał 81 minut, dwie bramki, jedna asysta. Kuba Myszor wszedł w 67 minucie. Do lat 21 Polska Elite League była tak. Polska Niemc 1-1 i Jordan Majchrzak zagrał pełne spotkanie 90 minut. Oliwier Zych ławka. No i Kacper Duda zagrał całą drugą połowę w tym spotkaniu. No i była też Polska Portugalia też do lat 20 Elite League i Oliwier Zych w tym razem zagrał całe spotkanie. Majchrzak 55 minut.
Duda zagrał od 55 minuty i tu sobie jeszcze zaznaczyłem, że zagrał właśnie Branecki z Brookbetu. Też od 55. Teraz bardzo fajnie wygląda w tym sezonie. Do lat 19 mieliśmy mecze towarzyskie z Danią i ze Szwecją. Z Danią przegrana 0-1, ze Szwecją wygraliśmy 2-0. No i ze Szwecją Karol Dziedzic zagrał od 70 minuty, Śmiglewski od 64, a z Danią Dziedzic zagrał w podstawie, a Śmiglewski zagrał całą drugą połowę. No i do lat 18 turniej Polska wygrała, w każdym meczu strzeliła po 4 gole, no i Krzyżanowski grał z Austrią od początku, Ruzga rozpoczął na ławce, z Arabią Saudyjską Polska wygrała też 4-0, Krzyżanowski strzelił bramkę, wchodził z ławki, Ruzga zaliczył asystę właśnie do Kuby, też wchodził z ławki, no i Chorwacja, Polska 4-4, Krzyżanowski rozpoczyna od pierwszych minut, Filip Ruzga też, no i tam zalicza asystę. Jak oceniacie tutaj naszych Krakusów w Polsce? No ta akcja bramkowa piłkarza Krakowi i jego podanie do piłkarza Wisły to taki no ładna symboliczna puenta trochę tych wszystkich zgrupowań. Dokładnie, no i tego spotkania można by też powiedzieć. No fajnie właśnie, zaczniemy może od takich bardziej niszowych. Karol Dziedzic, po pierwsze właśnie byliśmy trochę tak w szoku, że został w tej garbarni jednak, w trzeciej lidze, a też gra z zawodnikami, którzy grają w o wiele wyższych też ligach i zespołach, no ale widać, że też na niego stawiają, więc piłka fajnie. Piłka seniorska jednak też na pewno rozwija w też, inny sposób też, i tak. Ta trzecia liga bardzo fizyczna może być paradoksalnie bardzo dobrym etapem w jego karierze. Tak jest. No Kasper Śmiglewski, no też fajnie, że gra, także no szkoda, że się nie udało zaliczyć bramki. No i tu mamy do lat 18 właśnie mi się podoba ta ekipa, tak jak był ostatnio turniej też. No i mamy właśnie Krzyżanowskiego, no i mamy Ruzga, ale ostatnio właśnie Ruzga się wtedy nie był powołany do nie, na, nie na był ten na turniej. Tym turnieju. Na przykład był Piotr Kowalik z Sandecji, który teraz jest podstawowym obrońcą w drugiej lidze i też jest w tej kadrze, więc też są zawodnicy z drużyn seniorskich już powoływani. Dokładnie. A też się w sumie no fajnie, że Jordan Majchrzak też dużo gra. Tak. Olivier Zyk też wyszedł w pierwszym meczu, można powiedzieć, w podstawie. Potem, już nie pamiętam teraz, to wyszedł w drugim meczu właśnie teraz z Niemcami. Mądrzyk właśnie. Tak, ale właśnie tak sobie patrzyłem i tak, mamy Zycha i Zyk wychodzi w pierwszym meczu w podstawie, a na ławce jeszcze Kikolski i Mądrzyk. Tak, także to też pokazuje na tym w sumie, turnieju że do lat 19 przerwę ci Bobek był chyba rezerwowym i z rocznika 2004 już nie pamiętam, kto był na ławce rezerwowych, ale na pewno Bobek z LKS-u. No był i Zych właśnie. Tak, Zych był pierwszym bramkarzem tak na tym turnieju, więc wiemy, że Bobek jest takim poniekąd odkryciem tych pierwszych meczów w Ekstraklasie. Może Zych też będzie dobrze bronił w Ekstraklasie. Władysław, jakieś tutaj wnioski odnośnie tutaj chłopaków? No bardzo dobrze się ogląda ten zespół do lat 18, po tym turnieju Mistrzostw Europy, gdzie doszli do półfinału. Na pewno Jakub Krzyżanowski dobrze się popisał, strzelił bramkę w meczu z Arabią Saudyjską. No widzimy, jakie to są wyniki, takie koncertowe raczej, tak, bo 4-4 z Chorwacją, 4-0 z Arabią Saudyjską, więc na pewno to wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o ofensywę przede wszystkim. No, z tego co kojarzę z Niemcami, w półfinale Euro przegrali 3-5, więc też to było tak ofensywnie gra trener Włodarski. Ofensywnie, tak, tak jest. To dobrze oglądać, bo naprawdę zespół grający bardzo ciekawie w ofensywie. No przyjemnie, że Kasper Duda zagrał, dostał swoje minuty w meczu z Niemcami, w Legnicy był ten mecz rozgrywany, z tego co kojarzę, 1-1 się zakończył i ogólnie w tym drugim meczu z Portugalią, który bardziej szczęśliwie dla Polski się zakończył, 4-0, wysokie zwycięstwo z ciekawym rywalem i Kasper Duda zagrał od 55 minuty, ogólnie tutaj i Oliver Zych zagrał, i Joron Majchrzak, no i Branecki z Brookbetu, jak już wspomnieliśmy. Ja właśnie chciałem jeszcze wspomnieć w kontekście Krzyżanowskiego, jego występu i w ogóle tego, jak wygląda jego sytuacja, że tutaj widzę kolejny raz, tak trochę wracam do mojej wcześniejszej wypowiedzi, gdy rozmawialiśmy o Wiśle, tą rękę Sobolewskiego do pracy indywidualnej. Na przykład Krzyżanowski, jednak powiedzmy gość, który zachwycił latem, jeśli chodzi o tak naprawdę międzynarodową arenę, no nie miał okazji gry wcześniej w zespole. I wyobraźcie sobie sytuację w momencie, kiedy możecie pójść za granicę
tak naprawdę ledwo zaczęliście otrzymywać szansy, a stworzyliście taką więź z trenerem, że trener na bieżąco tłumaczył mu, czemu nie gra, co ma poprawić i tak dalej, że przedłużasz kontrakt w mocno nieoczywistej sytuacji tak naprawdę, bo Krzyżanowski z tej Wisły mógł spokojnie albo odejść, albo no po prostu umowy nie przedłużać. Wydaje mi się, że ten przypadek z przedłużeniem kontraktu pokazuje jego poziom jego inteligencji, bo akurat zawodnik, który nie wywalczył sobie miejsca wyjściowej do nas Wisły, no i to byłoby dla mnie trochę tak dziwne, że od razu można tak wyjechać do Brugge, z tego co kojarzę była oferta. No, wydaje mi się, że najpierw warto powalczyć chociażby o czas w Białogwieździe. No dokładnie, no tak mówiliśmy, nawet jakby od pierwszego sezonu grał tam w podstawie, nie wiem, tam strzelał nawet pierwszoligowym zespole, no ile on ma lat, 17? Tak. No to ile jest takich zawodników, którzy grają w podstawowym na przykład składzie w pierwszoligowym zespole bardzo dobrym? No nie wiem ilu jest, ale bardzo mało na pewno, tak, bo trzeba było to zanalizować. Ale też każda kariera jest inna. Ja przypominam, że Kamil Glik był w Realu Madryt, nie wiem czy pamiętacie, oczywiście. Więc no właśnie. No, dokładnie. Chyba z Kamilem Wilczkiem i tam jeszcze Szymonem Matuszkiem. Tak. Ale też polskie trio. Przepraszam, nie wiem czy nie Krzysztof Król. Tak, Krzysztof Król jeszcze, który no, w Szerifie później grał. Mamy też Borysa ciekawe. W Śląsku, dwa Wrocław, Karol, no i mówią, że talent, że niesamowity już gość, no pół Europy dalej gra, podobno, dalej gra, tak. No i to właśnie, to jest jednak dobrze właśnie, żeby się doszlifować nawet tej seniorskiej piłce, ale na niższym szczeblu i potem może ci łatwiej jest właśnie tam gdzieś wypłynąć na zagraniczne wody, nie wiem, nie znam się, ale tak... Nie ma chyba takiej jednej drogi. Nie ma. Ale to no jest... Zych też już jest Aston Villa, ma 19. Kamil Grabara też w wieku 16 lat wyjechał do Liverpoolu, tak? Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo w tym bardzo głośnym wywiadzie Lewandowskiego najmniej ciekawą częścią była z perspektywy polskiego kibica część o Barcelonie, ale on tam bardzo fajnie opowiadał o Jamalu i o tym, że właśnie w wieku 16 lat fajnie jest być zawodnikiem, który wchodzi, ale wobec którego jeszcze nie ma aż takich oczekiwań wokół i wydaje mi się, że wbrew pozorom to rzeczywiście może pomagać takim zawodnikom w takim wieku, jakim jest obecnie Krzyżanowski. No Jamal jest, przerwiecie, ale Jamal jest zawodnikiem, który dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii, strzelił mecz z Gruzją w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Tak, tak, o ile się nie mylę, w ogóle bijąc rekord. Tak, 23-letni tak. Ponoć. Rekord. Także, no namówili, czyli miał 16 lat i kilkadziesiąt dni chyba jeszcze, czy coś takiego. Także no, faktycznie. No ciekawy aspekt to jest, no zobaczymy. Włączyłem sobie podstawową jedenastkę reprezentacji Polski do lat 21 i mówię, nie no, oni na pewno by tą Albanię pokonali. Także. Aczkolwiek ale nie naprawdę, po tym meczu z Kosowem miałem takie wrażenie, że Michał Rakoczy mógłby się lepiej zaprezentować niż niektórzy piłkarze dzisiaj, w Iranie. Dzisiaj w meczykach każdy sobie przedstawił taką podstawową jedenastkę na 2026 rok, na Mistrzostwa Świata. Był Michał Rakoczy w którejś z nich? Żadnej. Właśnie też był, w dwóch był Borys i Urbański jeszcze był też w dwóch jedenastkach. Ale wtedy Borys będzie miał 20 lat, Urbański 2004-22. No nie przypominam sobie, żeby... Nie, oczywiście, w sumie Moder miał 22 lata podczas I Moder też Euro. Był w tej jedenastce. Tak, no ja też liczę na Kubę Modera. Nawet kiedyś rozmawialiśmy po którymś meczu z Krakowi, że jaki to był jednak brak i żal z powodu tego, że Kuby Modera nie oglądaliśmy w Arabii, podczas właśnie tych meczy na Mundialu. No z tej reprezentacji do lat 21 jest parę nazwisk, co by się mogło spokojnie za 3 lata pojawić na Mistrzostwach Świata. Taki Włodarczyk był na szpicy. Rakoczy na przykład, Mosur też jest, dlaczego nie, może też by odpalił. Jest i Marchwiński, i Szymczak przecież. Włodarczyk i Bartek na przykład. Kutka na prawej obronie. No to ja bym tutaj raczej stawiał na Matiego Kesza, bo to nie będzie jeszcze wiekowy. Tak, on będzie miał wtedy 29 lat, no, ale właśnie. Jest jeszcze ten Kajetan Szmyt też, Łęgowski. To jest takie wróżenie trochę, bym powiedział, bo 3 lata temu na przykład wszyscy zachwycaliśmy się Sebastianem Walukiewiczem, kiedy miał 20 lat, był podstawowym obrońcą w reprezentacji, dziś nie gra w reprezentacji, więc wiadomo, problemy zdrowotne i tak dalej, więc ciężko jest wywróżyć, co będzie za No jeszcze mamy Łęgowskiego, nie? I... Kozłowski. No, zobaczymy. Kto by się też spodziewał, że taką rolę przez 2 lata odegra w kadrze Karol Świderski na przykład, tak naprawdę, tak. Nie? Patrząc na całą dotychczasową karierę, rzeczywiście była solidna, ale no Świderski tak naprawdę na przestrzeni 2 lat został zawodnikiem w kadrze, który miał jeden z największych wpływów na te dobre rzeczy w tej reprezentacji. Tak. I też za Sousę, Sousa go właśnie odkrył, właśnie. Tak to było. Dobra, nic, będziemy kończyć troszeczkę. Pocisnęliśmy z krakowskim magazynem ligowym, zamknęliśmy go wątkiem
Jeszcze warto dodać, że na przykład, że z Krakowi tutaj sporo piłkarzy zagrało w tych zagranicznych drużynach: Kalman, Hoskonen i Atanasow. Benjamin Chalmers to w ogóle jest dla mnie bardzo ciekawy przykład zawodnika, który się odnajduje w reprezentacji narodowej. On ma naprawdę fantastyczne statystyki, jeśli się na to popatrzy z boku, tak. A jeśli się popatrzy na powtórki akcji, to naprawdę jestem ciekawy, co inaczej działa w tych sytuacjach względem gry w Krakowi. Nie wiem, może wy macie jakieś... On tam ma sporą rywalizację temat. W sumie, bo jest Puki, jest... No właśnie. Pojon Polo, nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko. Pojon Polo właśnie. Tak, 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 napastnik musi z Wenecji. Musi Jacek Zieliński pooglądać te mecze Finlandii. Ale za mało oglądałem tych meczów, żeby stwierdzić, ale w ogóle na jednej z grafik przedmeczowych wtedy zobaczyłem Chalmana na skrzydle? Tak, on nie gra takiego chyba nominalnego napastnika, też mi się tak wydaje. Znaczy, on jest na grafice, ale on chyba mi się wydaje, że on tak sobie lata tam pomiędzy tymi napastnikami pod nimi. Będzie grać gdzie chcesz. No, ale cieszę, że Hoskonen gra też. I tak, to dwa razy głównie ze względu minut. Właśnie na pewno przez to, że on teraz gra od początku każde spotkanie przez 90 minut. W sumie ta ekstraklasa dla Finów taka popularna się dało stała. Im to wymierne właśnie korzyści, można powiedzieć. I Atanasow 89 minut z Włochami. Tak, też tak. No, taki to sukces, myślę, bo i drużynowy, i indywidualny Atanasowa tak na koniec. Cieszymy się z tego. Żeby się kiedyś nie skończyło, że Atanasow nas wkopie w baraże, chociaż chyba już Macedonia drugi raz z Włochami nie zagra. No właśnie, tak. No bo te Włochy tam jeszcze są możliwości. Tak, tak. Bo oni wyeliminowali Włochy akurat przed mundialem. A tak, przed mundialem to tak, się ktoś śmiał, że mecze Włochy-Macedonia to ma wrażenie, że się odbywają co 5 miesięcy. Tak. I to jest z jakimi wynikami się jeszcze odbywają. No, tak. No i fajnie to cieszy człowieka. Dobrze, kończymy krakowski magazyn ligowy. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami. Dzisiaj był skład Julian Dulemba. Dziękuję bardzo. Krzysztof Pulak. Dziękuję bardzo. I Władysław Żelski. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Bartek Marcinkowski i słyszymy się już za tydzień w następnym krakowskim magazynie ligowym. Do usłyszenia, cześć.